Jak się czyta dzisiaj gazety, to wszyscy piszą, że Górnik był w Rzymie lepszy. I ten remis to tak naprawdę był dobry wynik dla Romy. Ale dla nas też, prawda? Na wyjeździe remis to jest zawsze dobry wynik. Jeszcze tam na Stadio Olimpico. Jeden z lepszych naszych meczów w sumie. I kilka dni po pańskich urodzinach. Tak. Obchodziliście je gdzie? A już w Rzymie, czy jeszcze na zgrupowaniu nie, przedmeczowym? Nie, ja nie pamiętam już dokładnie. Ten piłkarz z numerem 9, który tu wychodzi na boisko, to? To ja. Trochę młodszy, równie przystojny jak dziś. Ach, czy ja wiem, przydało mi się trochę tych lat. Już 50 lat, prawda? To szybko minęło. Szybko minęło. Mamy dla pana prezenty, urodzinowe również, ale związane z piękną rocznicą. Z jednej strony szalik z wieloletnikami całej jedenastki, która grała w finale w Wiedniu z Manchesterem. I oczywiście koszulka. Proszę ją rozpakujemy. Proszę ją pokazać. Pierwszy raz ją widzę. Nawiązuje do trzeciego meczu legendarnego w Strasburgu, kiedy losowanie zdecydowało o awansie Górnika do finału. Proszę ją pokazać. Podobna do tej, której graliście? Jakościowo trochę lepsza. Ale tamta była bardziej szczęśliwa. Ale ta chyba kapitalny prezent dla kibiców Górnika Zabrze. Bardzo fajna, bardzo ładna. I chyba się kojarzy z największym sukcesem jednak. Dokładnie ta koszulka, a nie żadna inna chyba. Ta czerwona z białymi rękawkami. Tak, chyba tak. Bardzo ładna. I korzystając z okazji, chciałbym zaprezentować i zachęcić kibiców Górnika do nabycia tej koszulki, bo to jest naprawdę, no, z racji 50 lat, to już jest fajna pamiątka.